Dzień dobry, Jacek Korzycki, gościox.pl. Były święte krowy, są święte krowy. Niektórzy myślą o wprowadzeniu świętych koni, a naszym gościem jest Anna Plaszczyk. Dzień dobry. Z kampanii, z pewnej kampanii. Jakiej kampanii? Z Fundacji Viva. Z Fundacji. Z kampanii przeciwko transportowi ubojowi koni. Ja szef Fundacji Viva, która jest jedną z największych tak naprawdę fundacji rozwierzęcych w Polsce, zajmuje między innymi sprawą koni z morskiego oka, no i ostatnio nieszczęśliwie również sprawą konia, który umarł podczas kuligów w Wiśle. Tak, Szagi, lutym, właśnie to jest pretekst naszej rozmowy. 2018 roku. Tak. W lutym. Tak. Co się stało wtedy? Bo niektórzy mówią, że zawał, niektórzy mówią, że po prostu koń jest stworzony do pracy, więc musi pracować, bo inaczej będzie skierowany do rzeźni. Co się wydarzyło? Niektórzy mówią, że po prostu nadmuchujecie wy jako fundacja temat po to, żeby po prostu było atrakcyjnie, żebyście mogli zarabiać. Co z tym Szagim? Już dzień po tym wypadku dostaliśmy kilka telefonów. Wszystkie były dramatyczne, wszystkie relacjonowały bardzo dramatycznie wypadki tej nocy w Wiśle. To byli głównie pasażerowie kuligu, bądź osoby, które uczestniczyły w innych kuligach albo wracały z jakichś tam góralskich potańcówek w Wiśle. I od właśnie pasażerów dowiedzieliście między się? Innymi, między innymi. Natomiast wszystkie te osoby nie miały żadnych nagrań, nie miały żadnych zdjęć. To jest dla nas zawsze kłopotliwe, bo organa ścigania jednak ufają bardziej dowodom twardym, czyli zdjęciom, filmom. No i cały czas dopytywaliśmy, czy ktoś nie ma. Opublikowaliśmy post, czy ktoś nie nagrał, czy ktoś nie zrobił zdjęcia. Tak, bo w sumie 14 osób było, jeżeli dobrze przeczytałem. Ale tam była w ogóle masa osób. Aha. Tam była w ogóle masa osób, bo to była sobota, te kuligi jeździły, bo to nie tylko jedna para koni, nie tylko jedne sanie, ale tych koni tam pracowało kilka, kilkanaście i wszystkie pracowały non-stop, góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i okazało się, bardzo duży mróz tego dnia, było minus 8, minus 10 stopni. Okazało się, że jedna z turystek była do tego stopnia przytomna, że nagrała film, zrobiła zdjęcia. No, ten film był dramatyczny, te zdjęcia były dramatyczne. Rzeczywiście na podstawie tego już mogliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ale żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury, musieliśmy poznać kilka bardzo ważnych rzeczy. I ja w tym celu tydzień później przyjechałam, żeby na własne oczy przekonać się, jak wygląda ten transport tam prowadzony. No i co zobaczyłam? Po pierwsze, tego dnia, którego ja byłam, temperatura sięgała nawet minus 15 stopni. To jest bardzo niska temperatura, przy której konie bardzo dużo energii tracą na ogrzanie same siebie. A co dopiero na wyciągnięcie tych turystów do góry i powrót z tymi turystami, bo paradoksalnie jazda w dół wcale dla koni nie jest łatwiejsza, a można powiedzieć, tego ciężaru, że jest wręcz trudniejsza, bo one muszą wyhamować ten skład, który je spycha z drogi, zgodnie z zasadami podstawowej fizyki, że tak powiem. Żeby domyślić się, co mogło się wydarzyć, musieliśmy poznać takie podstawowe parametry. Czyli to, ile osób jeździ tymi saniami, jak wyglądają te sanie. To było nam potrzebne, żebyśmy mogli ocenić, ile te sanie mogą ważyć. To jest niezwykle istotny parametr. Czyli ilość osób, waga tych sań, jakie to są konie. To też jest niezwykle istotne, czy to są duże konie, konie ciężkie, konie pociągowe, że tak powiem. Czy to są lekkie konie? W tym przypadku to nie były konie pociągowe, to były takie mniejsze konie, natomiast ja podejrzewam, że one latem pracują na zrywce. To na to wskazywała ich jakby budowa. Ważne było też to, w jakim stanie jest droga, czyli czy ona jest zaśnieżona, czy ona jest asfaltowa, czy jest odśnieżana. No tutaj mamy do czynienia z kuligiem, wiadomo było, że droga nie jest odśnieżana. Dowiedziałam się też, będąc tam, że ten śnieg był taki bardzo grząski, w związku z czym to też zwiększało te opory toczenia wozu, które mogą powodować przeciążenia. No i niezwykle istotna sprawa, czyli profil trasy. Profil trasy, czyli jak ona przebiega, jak bardzo jest nachylona. Oczywiście ja przeszłam tę trasę kilka razy, ale później też za pomocą takiego narzędzia, które można znaleźć w internecie, wytyczyliśmy dokładnie tę trasę.
I, a są jakieś, proszę, przerywam, parametry, które mówią, że tyle koń może unieść i taki transport może się odbyć, tak, albo nie, bo tak, te tak, dane tak są do czegoś potrzebne. Tak, dokładnie. Te wszystkie dane, które zebrałam, łącznie z profilem trasy wytyczonym przez specjalistyczne narzędzie, były nam potrzebne po to, żebyśmy przeliczyli, czy te konie nie pracują ponad swoje siły. I teraz oczywiście ustawa o ochronie zwierząt zabrania przeciążania zwierząt pociągowych ładunkiem w sposób oczywisty, nieodpowiadającym ich sile i traktuje to jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Ale często ludzie mówią, że nie wiadomo, co to znaczy przeciążanie. I ja mówię, że to jest bzdura. A co są wzory, rozumiem, tak? Wyliczenia ścisłe? Już w dwudziestoleciu międzywojennym naukowcy zajmowali się tym, ile koń może pociągnąć, żeby go nie przeciążyć, żeby nie zaczął chorować, żeby go, że tak powiem, nie zepsuć. W dwudziestoleciu międzywojennym opracowano te wzory, pracowano nad nimi jeszcze po wojnie, przez długie, długie lata. Te wzory się nie zmieniły, ponieważ fizyka się nie zmienia. To są podstawowe prawa fizyki, no i one się nie zmienią, w związku z czym te wzory wymyślone przed wojną będą aktualne jeszcze przez wiele lat, dotąd, dopóki konie będą pracowały na takich trasach, w takich miejscach, w taki sposób. Więc mając te wszystkie dane, po które tutaj przyjechałam, mogliśmy podstawić je do tych wzorów i sprawdzić, w jakich warunkach te konie pracowały i czy nie były przeciążane. I co się okazało? Z tych naszych wyliczeń wynika, że w tym dniu, w którym koń Szagi umarł, zwierzęta ciągnące po 14 osób na tych saniach mogły pracować nawet z prawie 2,5-krotnym przeciążeniem. Czyli to jest znacznie powyżej tego, ile te zwierzęta mogą. Tak. I to nic dziwnego, że ten koń umarł, że przewrócił się, że nie miał siły wstać. Być może on miał zawał. Ja tego nie neguję. Ale a jakaś sekcja zwłok była? Przyczyny zawału też są różne. Przeciążenie pracą, czyli zbyt ciężka praca, też może być przyczyną śmierci. Tak w przypadku ludzi, jak i w przypadku zwierząt. Zgadza się. Jeśli chodzi o sekcję zwłok, to wszystko jest objęte tajemnicą postępowania. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Tak, Fundacja Viva złożyła zawiadomienie razem z tymi wyliczeniami dotyczącymi tego, ile konie mogą na tej trasie pociągnąć i ile na tej trasie ciągnęły w tym nieszczęsnym dniu. Czekamy na jakieś ustalenia. Ja mam nadzieję, że jeszcze przed sezonem prokuratura podejmie jakieś wiążące decyzje i ujawni opinii publicznej ważne fakty, tak, związane z tym transportem. Natomiast ja już teraz, zanim spadnie śnieg, apeluję, żebyśmy mieli w głowie rozsądek, nie wsiadali, nie krzywdzili tych zwierząt. A kto jest winny? Turysta czy organizator takiego transportu, kuligu, takiej rozrywki? Ja myślę, że winni jesteśmy wszyscy. Winni jesteśmy wszyscy, najbardziej winni oczywiście są właściciele tych zwierząt, bo to oni powinni o nie dbać, ale osoba, która bezrefleksyjnie wsiada, a niestety takie obrazki jak picie wódki na tych saniach, churalne śpiewy, krzyki, taka bezrefleksyjność, to był obrazek, który powtarzał się tutaj cały czas. Ja mam masę filmów. Nie było jednorazowe. Tak, tak. Więc ci ludzie, którzy wsiadają, są kompletnie bezrefleksyjni. To było strasznie smutne dla mnie. Trudno mi było pojąć, że w tydzień po śmierci tego konia ludzie tak bezrefleksyjnie się zachowują. Więc ale ponoć koń jest stworzony do pracy, że tak przerywam argumentami tych, którzy właśnie myślą, że to państwo nakręcają całą sprawę, bo przecież koń albo zostanie zjedzony, a od dawna przecież konie ciągną drewno, czy pracują w temperaturach, nie wiem, minusowych, tak? I nikt z tego powodu nie robi problemów, a niektórzy idą krok dalej i mówią, że przecież ludzie umierają na ulicach i nie zajmujecie się tym, ale to już jak gdyby zostało. Tak, bardzo często słyszymy, że powinniśmy się zająć chorymi dziećmi, chorymi ludźmi. Od tego są organizacje społeczne, które zajmują się stricte chorymi dziećmi, chorymi ludźmi. My zajmujemy się zwierzętami. Jeśli chodzi o konie, ewolucja stworzyła konie jako zwierzęta uciekające, jako zwierzęta żyjące na łąkach. Ja w teorii ewolucji nie znalazłam żadnej informacji o tym, że koń został stworzony do pracy. Największym nieszczęściem konia jest to, że on został udomowiony przez człowieka. To udomowienie powoduje dla niego
bardzo poważne konsekwencje. Między innymi takie, że to uciekające zwierzę zaprzężone do zbyt ciężkiego wozu, zbyt ciężkich sań, nie protestuje, no tak. Nie krzyczy, tylko ciągnie. Ciągnie, aż umrze. Aż nie będzie się do niczego nadawało, aż będzie zbyt wycieńczone, by pracować dalej. No i taka smutna... Niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że konie bardzo straciły na wartości. I z jednej strony ta wartość emocjonalna dla Polaków jest ogromna, bo my wciąż nie jadamy koniny. Jesteśmy przeciwni ubojowi koni na mięso. Aż 69% Polaków jest przeciwnych. Jak się dowiedziałem od pani wcześniej, to jest dekret papieża, tak? Tak, tak. To taka historia, że już w średniowieczu papież zakazał chrześcijanom jedzenia koniny. Rzeczywiście to tabu żywieniowe w Polakach zostało. Ale to też jest związane z tym, że konie zawsze na polu walki z polskimi żołnierzami, wcześniej jeszcze z rycerzami stawały ramię w ramię, noga w nogę i walczyły, więc my do tych koni mamy taki bardzo emocjonalny stosunek, bardzo pozytywny, nie jemy koniny. Ale nie przeszkadza nam to wsiąść po alkoholu i dobrze się bawić, mimo że nas jest na przykład 14 już. To jest wygodnictwo. Często słyszymy na trasie do Morskiego Oka, że my protestujemy, ponieważ nas nie stać na przejażdżkę. O, jest to jakiś pomysł. Tak, to jest... Przerwę to jest, na moment, bo czas naszego programu jest ograniczony. Pani użyła kilka razy stwierdzenia Szagi umarł. Robi to pani celowo, prawda? To znaczy celowo używa umarł. Nie zdechł. Zwierzęta nie zdychają, zwierzęta umierają i to jest takie bardzo bolesne, że mówimy o zwierzętach, że zdychają, co sprawia, że ta ich śmierć jest mniej ważna. A śmierć zwierząt jest tak samo ważna jak śmierć ludzi. Ja kiedyś na Podhalu usłyszałam, że konie zdychają, bo umierają tylko ludzie, pszczoły i drzewa. Otóż nie, konie też umierają i chciałabym, żebyśmy w tych kategoriach o tym myśleli, dlatego że konie czują tak jak my, tak jak ludzie, tak samo się boją, tak samo się cieszą. Co więcej, konie potrafią czytać emocje z ludzkiej twarzy, co zostało udowodnione 2 lata temu przez naukowców, więc konie potrafią wyczytać, czy przychodzi do nich człowiek radosny, czy człowiek smutny, czy człowiek zły. A zamiary ludzkie? Po części można też. Ja myślę, że to są zwierzęta, które bardzo wiele wybaczają i że to też jest ich nieszczęście. To też jest ich nieszczęście, że nie są takie pamiętliwe jak na przykład słonie, które przez wiele lat będą nosiły urazę w sercu i po wielu, wielu latach swojego oprawcę potrafią dorwać i skrzywdzić. Konie bardzo szybko wybaczają, bardzo rzadko się buntują. Nawet kiedy je boli, nawet kiedy są nieszczęśliwe, to pracują dla człowieka, a człowiek to bezwzględnie wykorzystuje. Czy pani jada mięso? Nie, ja już 18 lat nie jem mięsa i jak widać jestem całkiem przyzwoitym okazem zdrowia. Namawiamy też do tego, żeby nawet jeśli nie zrezygnować z mięsa, to zrezygnować z mięsa raz w tygodniu. To niesie bardzo dużą zmianę, nie tylko dla zwierząt, ale też dla całej naszej planety, bo w tym momencie hodowla zwierząt na mięso jest najbardziej obciążającą gałęzią przemysłu na całym świecie. I to właśnie przez hodowlę zwierząt, taką przemysłową na mięso, nasza planeta ulega ogromnej degradacji i być może następne pokolenia będą musiały żyć na pustyni, na której już nic nigdy nie wyrośnie, na której nie będzie dzikich zwierząt, na której nie będzie owadów, które będą produkowały pokarm roślinny. Także... I w tym momencie muszę przerwać, w tym nieoptymistycznym momencie. I takie przesłanie, tak sobie myślę, że może po prostu zastanówmy się, tak? Nie róbmy czegoś, co może spowodować krzywdę zwierzęcia przed właśnie sezonem, tak jak pani powiedziała. Tak, nie róbmy sobie rozrywki z cudzego cierpienia. To chyba tak najlepiej takie, podsumuje naszą rozmowę. Bez nachalnego dydaktyzmu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Anna Plaszczyk. Dziękuję, do widzenia.